Cześć, witajcie. Dzisiejszym tematem odcinka będzie rosnąca popularność zakładów Bokumher. Coraz więcej osób obstawia, mamy też Mundial, dużo osób się tym interesuje. Możemy obstawać łatwo przez internet, nie wychodząc z domu, jest to bardzo wygodne. I myślę, że warto nagrać filmik o tym, w którym wyjaśniam, dlaczego nie warto obstawiać meczów u mhera, dlaczego jest to nieopłacalne. Dzisiaj wam to wytłumaczę i rozłożę na czynniki pierwsze. A więc tak, dlaczego w ogóle ludzie obstawiają, dlatego bo chcą zrobić łatwą kasę. Tak, trochę sobie dodać emocji do gry. Są przekonani, że mają rację. Postawią pieniądze na jakiś mecz. Licząc, że im się to zwróci. Tak? Zazwyczaj kończy się to tak, że po prostu tracimy, tak? Tak się to zwyczaj kończy. Skutek odwrotny nie chcieliśmy. Pamiętajcie, nie ma łatwych pieniędzy. Jeśli, jeśli jakieś pieniądze wydają się łatwe to jest to jakiś, jest to trochę podejrzane, albo jest jakiś haczyk. Ważną rolę w odgrywa matematyka, a matematyka, jak wiemy, jest królową nauk, nigdy się nie myli, jest neutralna, tak? Chociaż w tym przypadku bookmarki no jednak, nie jest to neutralna. A więc tak, wyjaśnijmy sobie, jak działają kursy, jak działa marża bookmacherska, i jak, jaką przewagę ma bookmacher nad graczem. Także tak, gdyby kursy u bookmachera były sprawiedliwe, to wynosiłyby, to byłyby one tak jak na tym obrazku. Mamy przykład, mecz tenisa. Gdyby kursy były sprawiedliwe, nie są sprawiedliwe, ale gdyby były. Załóżmy, że analitycy, buchomerccy, bo oni ustalają kursy i prawdopodobieństwo danego zdarzenia. Mamy dwóch graczy tenisa, mecz tenisa. Każdy z graczy ma takie same szanse na wygraną. 50%. Tak, gracz pierwszy ma takie same szanse, jak gracz drugi. Pół na pół. Kursy wynosiłyby na każdego z graczy 2,0, gdyby kursy były sprawiedliwe. Wynosiłyby one 2,0. Wtedy byłyby kursy neutralne. Nigdy by nie był na plus. Ani gracz, ani bookmacher. No ale jednak, jak wiemy, bookmacher musi na nas zarabiać. Jest to dla nich biznes, dlatego bookmacher ma marżę. Kursy są zaniżane. Kursy lecą w dół. I bookmacher ma właśnie tą marżę, która wynosi od kilku procent. Do kilkunastu procent. I wygląda to tak. Mamy tutaj ten sam mecz tenisa. Kursy nie są prawdliwe, są zaniżane, tak jak sobie powiedzieliśmy. I teraz tak, mamy ten sam mecz. Gracz pierwszy, gracz drugi. Tak samo gracz pierwszy ma szansę na wygraną 50%. Gracz drugi, takie same szanse, pół na pół. I kursy nie wynoszą 2,0, tylko wynoszą na przykład 1,85. To już zależy od marży Bukmachera, jaki procent ma ta marża. Może być to na przykład też kurs 1,80, może być to kurs 1,90, to już zależy od marży. Marża zależy właśnie od bookmachera, od firmy bukmacherskiej, od skali meczu, od sportu, od kilku czynników. Bukmacher zaniża kurs, odejmuje od niego swoją marżę. Bookmacher ma nad graczem przewagę. Tak, zaniża kurs, ma nad nami po prostu przewagę. Gdybyśmy stawiali ten mecz, gdybyśmy na przykład mieli 100 zł i stawiali ciągle na jednego gracza, i na drugiego, na zmianę. Gdybyśmy obstawili ten mecz w kółko, po jakimś czasie, prędzej, że później, byśmy zostali z niczym. Ponieważ Bumacher ma nad nami matematyczną przewagę, kursy są zbyt niskie, kursy są niższe, niż sprawiedliwie powinny być. Nie wynoszą 2-0, tylko są niższe. Ponieważ Bumacher ma swoje marżę, na której zarabia. Kolejną sprawą są podatki. W Polsce mamy zakłady bukomerskie opodatkowane niestety. tak? Są podatki, płacimy je i tak, każdy obstawiając kupon, płaci pośrednio podatek abortowy, który wynosi 12% stawki, to znaczy, jak tutaj na tym przykładzie, obstawiamy mecz, np. tutaj polska argentyna Remis i płacimy 50 złotych, wypłacamy 50 zł, płacimy Moharowi właśnie tyle, ale kurs i wygrana kuponu zakładu liczy się nie od tych 50 zł, które zapłaciliśmy, tylko Liczyć od kwoty po odjęciu podatku, to znaczy płacimy pindyszek, ale Buchmacher jest zobowiązany od każdego kuponu odprowadzić podatek 12%. To znaczy, odprowadza ten podatek, on go płaci, ale oczywiście nie płaci go z własnej kieszeni, tylko obciąża nim gracza. Także gracze płacą zawsze ten podatek, zawsze, tak, bez wyjątku. Tak więc, i jak tutaj widzimy wygrana kuponu jest liczona od 44 zł w tym przypadku. A 6 zł, czyli 12% 50 zł jest odprowadzana do skarbówki. C czyli tak, mamy marżę bookmachera, która zniża nam kursy i mamy podatki, które zaniżają nam stawkę, czyli znowu kolejny czynnik, który obniża nam rentalność, opłacalność naszej gry. Mamy kolejny podatek, czyli ekstra podatek, który wynosi 10% od wygranych większych niż 2280 zł. Czyli jeśli nasza wygrana jest większa niż 2280 zł, płacimy oprócz podatku od wkładu, oprócz tego podatku obrotowego, kolejny podatek. Czyli jeśli mamy wygraną większą niż tyle, Buchmacher zabiera nam 10% z tego i jest zobowiązany wpłacić do skarbówki. Czyli oprócz tego, że mamy podatek obrotowy, mamy kolejny podatek, który grabi nas po raz kolejny. Zabiera nam nasze wygrane, jeśli są wysokie. I warto wspomnieć, że nie wszędzie są podatki. Jeśli chodzi o zakłady bukmarskie, są one różne. Na przykład w Włochu tutaj mamy 2,85. Portugalia akurat ma tyle samo. Niemcy mają mniej. Podatki są różne i w wielu krajach w ogóle nie ma podatku. Na przykład w Hiszpanii nie ma podatku od zakładów bukmarskich. Tam się gra bez podatku. Płacisz na przykład 100 euro na kupon i grasz za 100 euro. Nic ci nie odejmują, tak samo wygrywasz jakąś dużą stawkę, tak samo nie zabierają ci nic od twojej wygranej. To już zależy od kraju, ale Polska i Portugalia są właśnie najwyższymi krajami krajami z Unii Europejskiej z Europy, które mają najbardziej opodatkowaną Puchmacherkę. <grym> Tutaj mamy autora, m.in. właśnie. Takiego rozwiązania, no ale nic nie poradzimy, tak jest, trzeba się z tym pogodzić. Kolejną sprawą jest, że Bookmaker nie prowadzi bilansu. To znaczy, na naszym koncie Bookmakera nie możemy sprawdzić, ile wygraliśmy, ile przegraliśmy. Mamy tam listę kuponów, możemy sobie sprawdzić, ale nie mamy takiego bilansu, który nam pokazuje, ile złotych jesteśmy na minus. Albo na plus, ale zazwyczaj na minus, tak? Czy to jest spowodowane? Jest to spowodowane tym, że gdybyśmy zobaczyli ile jesteśmy na minus, to jest bardzo prawdopodobne, że przestalibyśmy grać, a Bokmacherowi zależy na tym, żebyśmy grali i dalej tracili pieniądze. Dlatego właśnie takowego bilansu nie prowadzą, bo jest dla nich nieopłacalne. Wiele razy na pewno widzieliście w telewizji reklamy, czy to STS-a, czy Fortuny, które mają nas zachęcać do obstawiania. Myślę, że właśnie dzięki temu też dużo osób zaczyna obstawiać, założy sobie konto i... Są też właśnie promocje na start, które mają przyciągać nowych graczy, czyli na przykład jak mamy na Fortunie 20 zł na start, czyli zakładamy konto, dostajemy dwie dyszki, za które sobie możemy coś obstawić. Ma to na celu wciągnięcie nas w grę, żeby na początku nam coś dają, właśnie te dwie dyszki, a potem na dłuższą metę, jak się wciągniemy, to nam zabierają, tak? Właśnie jest dużo różnych bonusów powitalnych, zakładu bez ryzyka na start, takie różne duperele, które mają na celu właśnie przyciągać nowych graczy i zachęcać ich do gry. Mamy też promocje dla stałych graczy, którzy już mają konto, ale są one tak naprawdę nieopłacalne. Wydają się jakieś takie fajne, fajnie brzmią. Ale gdy zagłębimy się w regulamin i w małe druczki, no to ta promocja jednak jest nieopłacalna. Tak, tak on niestety wygląda. Więc podsumowując, Bookmarka to dobra kasa, dobry biznes, ale nie dla gracza, tylko dla Bookmuchera. Bukmacher zarabia. Te wszystkie firmy bochmajerskie, Fortuny, betkliki, STS i tak dalej, od lat utrzymują się na rynku, mają się dobrze i zarabiają na graczach. Dla bochmajera jest to opłacalne, dla gracza jest to nieopłacalne. Zazwyczaj się po prostu traci, a zawsze na dłuższą metę jest się na minus. Dzięki za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że po tym filmiku trochę inaczej będziecie myśleć o obstawianiu i jesteście mądrzejsi o tą wiedzę którą Wam tutaj przedstawiłem. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.